Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na wykładzie zatytułowanym Wstęp do mechaniki i chemii kwantowej. Wykład jest tak pomyślany, żeby przybliżyć Państwu zarówno pewne takie podstawy fizyczne mechaniki kwantowej, jak i sięgnąć w kierunku zastosowań aplikacyjnych, to znaczy tego, co interesuje chemika, farmaceutę między innymi, czyli zajmiemy się też trochę chemią kwantową. Wykład przeznaczony jest zasadniczo dla studentów indywidualnego toku studiów Wydziału Farmaceutycznego, którzy studiują na kierunku projektowania leków. Ale oczywiście zachęcam wszystkie osoby zainteresowane poznaniem tego, czym jest mikroświat, do obejrzenia moich wykładów. Część pierwsza będzie dotyczył fizyki na progu XX wieku i postulatu Plancka, który stanowił początek rewolucji kwantowej. Na wstępie chciałbym powiedzieć, co jest nam potrzebne, żeby zrozumieć mechanikę kwantową, która jest dziedziną dość trudną, dlatego że dotyczy mikroświata, który jest w zupełnie innej skali, rządzi się zupełnie innymi prawami niż nasz świat, który obserwujemy codziennie. I więc jest to na pewno przedmiot trudny, aczkolwiek wart poznania. I potrzebne są na pewno podstawy fizyczne, przede wszystkim ruch, kinematyka, dynamika, ruch prostoliniowy, ruch na okręgu, ruch jednostajny, przyspieszony. Wszystko, co dotyczy ruchu, nam jest potrzebne i ten ruch będzie się odbywał zasadniczo najczęściej w polu elektrycznym, więc istotna jest elektrostatyka, istotne jest zrozumienie tego, czym jest pole elektryczne, jakie tam siły działają, prawo Coulomba i tego typu rzeczy. Poza tym podstawy matematyczne. Ja tutaj przede wszystkim napisałem o funkcjach i pochodnych funkcji. To jest najważniejsze, bo mechanika kwantowa w wersji Schrödingera opiera się przede wszystkim na równaniach różniczkowych i rozwiązujemy te równania różniczkowe, czyli potrzebne nam jest, a operatory występujące w mechanice kwantowej często polegają na różniczkowaniu jedno bądź dwukrotnym. Więc myślę, że najbardziej potrzebna nam jest biegłość w różniczkowaniu. Już całkowanie możemy sobie najczęściej przeprowadzić przy pomocy programu do obliczeń symbolicznych, takiego jak program Maxima, który ja polecam. W wersji Windows on się nazywa WX Maxima. Ten program pozwala nam na zarówno różniczkowanie, jak i całkowanie skomplikowanych wyrażeń, jak i na obliczanie różnych wartości numerycznych. I będę Państwu starał się pokazać przykłady w tym programie, również w tym pierwszym wykładzie, i później będzie ich więcej. Literaturą podstawową do mojego wykładu jest przygotowany przeze mnie w tym roku skrypt o takim samym tytule jak wykład, który oczywiście zachęcam Państwa do jego lektury. Myślę, że najlepiej będzie, jeżeli by Państwo przed każdym wykładem przeczytali stosowny rozdział. Wtedy te treści na wykładzie nie będą już taką nowością i będą lepiej przyswajalne. Jeśli chodzi o literaturę uzupełniającą, to na pierwszym miejscu powiedziałbym, że polecałbym Państwu zapoznanie się z książką Mariecha Steinera Matematyka dla chemików. Ona niestety nie jest już wznawiana przez PWN, ale można jeszcze egzemplarze używane zdobyć. Natomiast jeśli chodzi o fizykę, to ja gorąco polecam książkę noblisty Richarda Feynmana. Jest to oczywiście bardzo obszerny cykl wykładów z fizyki i do naszych potrzeb w zasadzie potrzebujemy tych podstaw, jeśli chodzi o ruch i pole elektryczne. Natomiast książka jest na pewno nietypowa i fascynująca i polecam Państwu zapoznanie się z nią. Zastanówmy się, czym jest i co nam daje w ogóle teoria, bo są różne tutaj teorie. Niektórzy twierdzą, że jest to zupełnie niepotrzebne, że wszystko załatwia eksperyment. Czy w ogóle teoria jest potrzebna? Do czego służy teoria? Przede wszystkim możemy powiedzieć, że wyników eksperymentalnych często jest bardzo wiele i samo ich zebranie jeszcze nic nam jakby nie daje. Potrzebny jest pewien schemat, w którym te wyniki można uporządkować i z którego wyłaniają się pewne proste zasady, które z jednej strony, tak jak mówię, pozwalają usystematyzować, uporządkować w pewien sposób ten schemat, a z drugiej strony
dają możliwość predykcji, czyli przewidywania jakichś rezultatów nieznanych jeszcze eksperymentowi na przyszłość, na przykład. I to jest cecha teorii, która jest bardzo cenna i która pozwala ją zweryfikować. Jeżeli teoria jest w stanie przewidzieć wyniki eksperymentów i później w przyszłości ten eksperyment potwierdzi, że te przewidywania były słuszne, to teoria zostaje zweryfikowana w danym zakresie, oczywiście, w jakim była testowana. Co nam daje jeszcze teoria? Możliwość obliczania pewnych wielkości fizycznych na podstawie wyników eksperymentów. Na przykład, jeżeli zmierzymy sobie widmo promieniowania mikrofalowego, to uzyskamy energię przejść pomiędzy kolejnymi poziomami podstawowymi zbudzonymi. Natomiast z tego bezpośrednio nie wynika długość wiązania, na przykład takiej cząsteczki mierzonej. Do tego potrzebna jest cała teoria. Potrzebne są wzory wiążące nam energię przejść z momentem bezwładności, z długością wiązania właśnie i pozwalające wyliczyć tam wielkość fizyczną, taką jak długość wiązania. Poza tym, czyli ten aparat matematyczny jest potrzebny, ta cała teoria właśnie, ten model. Dodatkowo są pewne niemierzalne charakterystyki, takie jak ładunki punktowe, których jedni nie lubią, inni lubią. Jedni mówią, że to nie jest obserwabla, że to nie jest wartość kwantowa, inni mówią, ale że przecież ona bardzo nam daje cenne informacje i nieraz rzeczywiście wygląda bardzo logicznie i tłumaczy różne sprawy. Tak samo takim pojęciem jest aromatyczność w chemii organicznej. Też nie jest to obserwabla kwantowa, natomiast jest to taka wartość, zresztą jest ona wielowymiarowa, jest wiele definicji aromatyczności, która nam tłumaczy reaktywność wielu reakcji organicznych. I tutaj chciałbym Państwu taki przykład pokazać, dimer wody po prostu. Więc co możemy uzyskać z teorii? Po pierwsze, geometrię takiego dimeru, geometrię, którą możemy również uzyskać z eksperymentu, długości wiązań, kąty, odległości pomiędzy tymi cząsteczkami wody. Natomiast z teorii możemy na przykład uzyskać orbitale molekularne, które obrazują nam tutaj, jak Państwo widzicie, wolne pary elektronowe tlenu, które taki tlen ma dwie wolne pary elektronowe i tutaj widzimy jedną, która współtworzy wiązanie wodorowe, widzimy drugą, która akurat nie. Ta druga jest pokazana na drugim atomie tlenu, żeby się nie nakładały. One oczywiście są po dwie na każdym z atomów tlenu. Tutaj Państwo widzicie odwrotną sytuację, że pokazana jest ta para na tym atomie tlenu, a tutaj druga na drugim. Także, proszę Państwa, są wybrane orbitale molekularne tutaj pokazane. Inny obraz, to jest obraz wynikający z analizy gęstości elektronowej. To jest inny obraz par elektronowych. I proszę Państwa, jak spojrzymy sobie na ten atom tlenu, to ten właśnie obraz całkowitej gęstości elektronowej, właściwie jej drugiej pochodnej, jest takim złożeniem tego obrazu i tego, prawda? Czyli to są jakby różne możliwości naświetlania nam pewnych właściwości cząsteczek przez teorię. Możemy uzyskiwać takie dodatkowe charakterystyki, niemierzalne bezpośrednio. No może gęstość elektronowa jest możliwa też do pomiarów eksperymentalnych, ale orbitale nie, ładunki nie. Więc także teoria daje nam takie ekstra różne możliwości. Oczywiście pomoc w projektowaniu aparatury. Jeżeli chcemy sobie zaprojektować jakiś na przykład reaktor chemiczny, to musimy umieć obliczyć ciśnienie gazu, które będzie w takim reaktorze przy danej jego ilości i objętości i temperaturze. Do tego nam może służyć równanie stanu gazu doskonałego bądź jego ulepszone wersje. Także przy takim projektowaniu aparatury, przy projektowaniu przyszłych eksperymentów też potrzebny jest ten model matematyczny, teoria właśnie. Proszę Państwa, bywa, że po sformułowaniu prawa mogą pojawić się niezwykłe wnioski, które popchną teorię czy wiedzę w danej dziedzinie bardzo mocno do przodu. Otóż pod koniec XIX wieku sformułowane zostało prawo Gay-Lussaca, które mówi, że objętość jest proporcjonalna do temperatury. Ale to nie jest taki prosty wzór. Proszę zobaczyć, V równa się V0 razy w nawiasie 1 plus T w stopniach Celsjusza przez 273. Z tego wzoru oczywiście wynika,
ta proporcjonalność, o której mówię, czyli jeżeli tu za t podstawimy 0, to oczywiście v równa się v0, czyli widzimy, że to v0 to jest nasza, to jest objętość gazu, pewnej ilości gazu w temperaturze 0 stopni Celsjusza. Jeżeli t zwiększamy, to ta objętość nam rośnie. Rośnie, można powiedzieć, nieskończoność według tego wzoru. Teraz co się dzieje, jeżeli t zmniejszamy? Jeżeli t jest mniejsze od zera, ten czynnik zaczyna być ujemny. Jak dojdziemy do temperatury minus 273, to się okazuje, że ten ułamek przyjmuje wartość minus 1. Redukuje się z tą jedynką i mamy 0. Czyli wniosek z tego wzoru, że w temperaturze minus 273 stopni Celsjusza objętość wynosi 0. Nie możemy już zejść niżej, dlatego że objętość byłaby ujemna, co jest całkowicie niefizyczne. Czegoś takiego być nie może. A więc współcześni, analizując ten wzór, nagle uzyskali wartość temperatury minimalnej, zera bezwzględnego, coś niebywałego. Temperatury, które wtedy nie można było osiągnąć, nie można było tego zmierzyć, ale ona wynikała z tego wzoru. I teraz można było zaprojektować kolejne eksperymenty, które zweryfikują nam tą hipotezę, która wynika z tego wzoru, prawda? Czy to jest rzeczywiście słuszne? I okazało się, że jest słuszne. Więc takie sytuacje mają też często miejsce. Tak jak Państwu powiedziałem, ostatecznym weryfikatorem teorii jest zawsze eksperyment. I ja zaraz powiem jeszcze troszkę o rozwoju teorii na przykładzie mechaniki Newtona. Możemy zetknąć się z różnymi określeniami. Prawa gazowe, właśnie hipoteza Plancka, zasada Pauliego, postulaty mechaniki kwantowej. Różne określenia, które tak naprawdę oznaczają rzecz bardzo podobną, oznaczają teorię, modele matematyczne. Oczywiście z pewnym zabarwieniem, tutaj one są po to wprowadzone, żeby było pewne zniuansowanie. Na przykład hipoteza czy postulat sugeruje coś, co nie jest do końca jeszcze zweryfikowane. No powiedzmy coś, co jest wprowadzane przez indukcję, nigdy nie będzie do końca zweryfikowane, ale są pewne tutaj granice rozsądku. Natomiast hipoteza właśnie czy postulat to jest coś takiego, co wymyka się jednak takiej stuprocentowej weryfikacji, ale jednak wydaje się, że działa, że jest ok. Natomiast coś, co określamy prawem, to już jest, powiedzmy, coś, co uważamy za uznane prawo gazowe, zasada Pauliego. No więc to tutaj, tak jak mówię, są pewne zniuansowania. Już równania czy model, no to są już takie określenia historyczne, zwyczajowe. Równania Maxwella równie dobrze można by nazwać, na przykład teorią Maxwella. I teraz prześledźmy sobie, jak rozwija się teoria na przykładzie mechaniki klasycznej, która będzie tutaj dla nas podstawą mechaniki kwantowej. Pierwszy etap rozwoju teorii to jest odgadnięcie reguły i możliwość przewidywania. I przykładem, proszę Państwa, tego jest sytuacja z Tychonem de Brahe i Keplerem. Otóż Tycho w XVI wieku znany był z bardzo dokładnych pomiarów, których dokonywał pomiarów położeń planet, zebrał tych danych bardzo wiele i przed śmiercią przekazał wszystkie te dane Keplerowi, matematykowi i astronomowi, który działał w XVII wieku. I tenże Kepler, wnikliwie analizując te dane zebrane przez Tychona, doszedł do wniosku, że istnieją pewne trzy prawa matematyczne, które opisują ruch planet. Po pierwsze, że orbity planet są elipsami, Słońce znajduje się w jednym z ognisk, promień wodzący zakreśla takie samo pole w równych odstępach czasu, co innymi słowy oznacza, że jak planeta jest bliżej Słońca, to szybciej się porusza. I okres obiegu, kwadrat okresu obiegu jest proporcjonalny do trzeciej potęgi promienia orbity. Odkrył te prawa, ale nie miał pojęcia, dlaczego te prawa tak wyglądają. Po prostu był sprawny matematycznie, był inteligentnym człowiekiem i umiał te wyniki skompresować do tych trzech równań, do praw matematycznych. Więc to jest ten pierwszy etap rozwoju teorii. Odgadnięcie reguły i możliwość przewidywania. Już możliwość przewidywania, bo Kepler przewidział tranzyt Merkurego i Wenus. Tranzyt, czyli ponieważ to są planety wewnętrzne względem Ziemi, mogą być pomiędzy Ziemią a Słońcem. To jest tranzyt. Jeżeli planeta przemieszcza się na tle tarczy Słońca i możemy zaobserwować taki cień na tle tarczy Słońca, to jest tranzyt. I on przewidział tranzyt zarówno Merkurego, jak i Wenus. Niestety nie dożył tych tranzytów.
One zostały później już zaobserwowane po jego śmierci i dowiodły słuszności praw Keplera. Natomiast drugi etap rozwoju teorii to jest zrozumienie podstaw fizycznych i uogólnienie. I takim etapem było opracowanie przez Newtona w XVII i XVIII wieku praw ruchu, czyli podstaw mechaniki klasycznej. Oczywiście to, że cząstka porusza się z samą prędkością, gdy na nim działa siła, w ruchem proscyniowym. Gdy siła działa, to cząstka porusza się z przyspieszeniem i mamy ruch przyspieszony. Gdy dwie cząstki działają na siebie, to oczywiście siły działające są sobie równe i przeciwnie skierowane. Znamy te prawa mechaniki Newtona. Dodatkowo jeszcze Newton sformułował prawo, że przyciąganie grawitacyjne jest proporcjonalne do mas ciał, które się przyciągają, i odwrotnie proporcjonalne do kwadratu promienia. I tym rozwiązał zagadkę praw Keplera. Okazało się, że to, co Newton zaproponował, wyjaśnia nam prawa Keplera. Tak więc można było te prawa zrozumieć, wyjaśnić i uogólnić na, powiedzmy, nie tylko planety, ale wszelkie obiekty we wszechświecie i na Ziemi, wszelki ruch odbywający się w polu grawitacyjnym. Można było te prawa Keplera, jakby, prawda, uogólnić na wszelki ruch w polu grawitacyjnym. Teraz trzeci etap, weryfikacja teorii dla nowych warunków. I proszę Państwa, właśnie na tym polega rozwój teorii, że rozszerzamy jej granice stosowalności, czyli stwarzamy jakby nowe, proszę Państwa, warunki. I na przykład takimi warunkami nowymi dla mechaniki Newtona są duże prędkości zbliżające się do prędkości światła. Okazuje się, że tutaj już coś zaczyna być nie tak, że konieczne jest uogólnienie teorii dla tych nowych warunków. I tak samo dla małych mas, dla małych cząstek też okazuje się, że coś jest nie tak. I przyjrzyjmy się temu dokładniej. Fizyka teoretyczna końca XIX wieku. Prawa gazowe Boyla, Charlesa, Gay-Lussaca, czyli równanie stanu gazu doskonałego, PV równa się NRT, uogólnione przez van der Waalsa, bo oczywiście ono szwankuje przede wszystkim dla niskich temperatur. Plus mechanika Newtona doprowadziły do kinetycznej teorii gazów Maxwella i Boltzmanna, która właśnie znakomicie wyjaśniała zachowanie gazów z tymi poprawkami, zwłaszcza van der Waalsa. Zasady termodynamiki zostały sformułowane przez Boltzmanna, Gibbsa i Helmholtza. Dotyczyły przekształcania formy energii, na przykład pracy ciepła. Świetnie, wszystko dobrze szło. Maxwell wymyślił teorię elektromagnetyzmu, bardzo błyskotliwą i skomplikowaną, dotyczącą tego, jak zachowują się ładunki poruszające się w polu elektrycznym i w polu magnetycznym. I równania Maxwella okazuje się, że zjednoczyły nam elektryczność, magnetyzm i światło. To wszystko na bazie na razie mechaniki klasycznej, fizyki klasycznej. Szczególna teoria względności, którą tu się nie będziemy zajmować, która jest oczywiście wspaniałą teorią, która uogólnia mechanikę klasyczną dla dużych prędkości, ale tak jak mówię, my się nie będziemy zajmować tym. Zajmiemy się innym uogólnieniem. Były powody do zadowolenia. Były powody, proszę Państwa, do zadowolenia. Wydawało się, że fizyka świetnie jest rozwinięta, wyjaśnia nam praktycznie wszystko, ale pojawiały się rysy na tym wspaniałym lustrze. Coś było nie tak. Były takie problemy, których nie można było wytłumaczyć tylko niedokładnością, na przykład pomiarów, tylko czuło się, że tu jest coś głębszego, coś jest nie tak. Trzy takie problemy to zjawisko promieniowania ciała doskonale czarnego, efekt fotoelektryczny i widma atomowe pierwiastków chemicznych. Zajmijmy się na razie promieniowaniem cieplnym. Każde ciało ogrzewane do pewnej temperatury wydziela całe spektrum. Emituje całe spektrum promieniowania elektromagnetycznego. Przede wszystkim emituje w zakresie fal podczerwonych jako promieniowanie cieplne, ale w miarę ogrzewania do coraz wyższych temperatur, jak przekraczamy kolejne tysiące, powiedzmy, kelwinów, to promieniowanie staje się coraz bardziej lepiej widoczne w świetle widzialnym. A najpierw ciało staje się czerwone, tak jak żar ogniska, później pomarańczowe, żółte, dochodzimy do barwy białej, aż wreszcie do barwy takiej niebieskawej. To jest dobrze widoczne w gwiazdach. Jeżeli ktoś lubi obserwować gwiazdy, jeżeli prowadzi obserwację nieba, to wie, że gwiazdy mają różne kolory. Taki na przykład Antares, gwiazdozbioru Skorpiona, jest całkiem czerwony. Betelgeuza też jest dość czerwona w Orionie.
Natomiast w tym samym Orionie mamy Rigel, który jest już niebieskawy. Sirius z kolei jest taki, powiedziałbym, biały. Też w Wielkim Psie taka gwiazda charakterystyczna. Powierzchnia Słońca jest gdzieś po środku, jest taka żółtawa. Słońce ma temperaturę około 5500 kelwinów. Tak więc ta barwa zależy od temperatury. I mamy takie prawo Wiena, bardzo proste, które wiąże długość fali maksymalnej emisji, uwaga, maksymalnej emisji, z temperaturą. Ona jest odwrotnie proporcjonalna, bo im wyższa temperatura, tym oczywiście krótsza długość fali, krótsza fala, a większa częstotliwość. Na tym wykresie akurat mam częstotliwość, bo będziemy się nią dalej posługiwać. Tutaj mam jeszcze długości fali, także proszę mieć to na uwadze, tą odwrotną proporcjonalność częstości długości fali. I proszę Państwa, tak jak powiedziałem, emisja jest w całym spektrum promieniowania, od podczerwieni do nadfioletu, tylko w różnym stopniu. Zawsze jest gdzieś maksimum tej emisji. Ono jest najczęściej w obszarze podczerwieni, dopiero powoli przy dużych temperaturach przesuwa się dalej. My widzimy na przykład, proszę zobaczyć tutaj dla temperatury 3300 stopni, to jest ten wykres. Maksimum jest tu gdzieś przy 200 terahercach, czyli jeszcze w podczerwieni, bo tam jest najwięcej promieniowania emitowanego jako ciepło, jako promieniowanie cieplne. Natomiast my widzimy oczywiście pewną barwę tej gwiazdy czerwoną, bo nasze oko wyłapuje już tutaj też dużą emisję w tym zakresie. Ta emisja rośnie bardzo szybko z temperaturą, co opisuje prawo Stefana Boltzmana, które ma taką postać. Tu mamy stałą Stefana Boltzmana, mamy tutaj, przepraszam, mamy stałą emisyjność i mamy temperaturę w czwartej potędze. Z powodu tej czwartej potęgi to pole pod krzywą nam bardzo szybko rośnie z temperaturą. Jak widzimy, dla kolejnych temperatur mamy te krzywe gwałtownie nam idą w górę i to pole bardzo szybko rośnie, bo to pole tutaj jest proporcjonalne do właśnie temperatury w potędze czwartej. Ze wzrostem temperatury ta emisja promieniowania, emisja energii bardzo gwałtownie rośnie. I proszę Państwa, ja jeszcze może powiem, że najczęściej to działa w drugą stronę, to znaczy my na podstawie długości fal, maksimum długości fal emitowanych przez gwiazdy określamy ich temperaturę. Stąd wiemy, że te gwiazdy mają właśnie takie temperatury, że analizujemy ich widma promieniowania i możemy na podstawie maksimum tą temperaturę gwiazdy oszacować, bo przecież nikt tam z termometrem nie lata na gwiazdy, prawda? Do gwiazd. Dobrze, prawo Stefana Boltzmana, ciało doskonale czarne. Czym jest ciało doskonale czarne? Jest to takie ciało, które można powiedzieć doskonale emituje i absorbuje energię. Więc przede wszystkim ciała czarne mają taką cechę. Czarne najlepiej i absorbuje i emituje energię. I dla ciała doskonale czarnego ten współczynnik emisyjności wynosi 1. Często tym modelem ciała doskonale czarnego jest taka czarna skrzynka z otworkiem. Przez ten otworek, jak coś wpadnie, to się tam odbija w środku i nie może wyjść, więc jest pełna absorpcja. I może być też emisja przez ten otworek, więc takie ciało w pewnej temperaturze ustala równowagę. Tyle samo promieniowania do niego wpada, ile wypada. Ustala się pewna równowaga. I co się, proszę Państwa, okazuje, właśnie dla ciała doskonale czarnego mamy, obowiązuje to prawo Stefana Boltzmana. Niezależnie od materiału, z jakiego jest wykonane to ciało, czyli to prawo musi być w jakiś sposób wyrażać w pewną fundamentalną cechę fizyki. Taka zależność. I próbowano do tego dorobić wyjaśnienie teoretyczne. I okazało się to bardzo trudne, proszę Państwa. Otóż te wykresy, które ja tutaj narysowałem, to są wykresy uzyskiwane eksperymentalnie i też przewidywane przez właściwą teorię, o której za chwilę. Natomiast teoria, która istniała w XIX wieku, teoria Rayleigha Jonesa, wykorzystująca rozkład Boltzmana poziomów energetycznych i zakładająca ciągłe spektrum energii ciała, energii oscylatorów w ciele doskonale czarnym, dawała taką oto krzywą rosnącą w nieskończoność. Tu nie było żadnego maksimum, tylko ta krzywa sobie tak rosła.
Cóż oznacza rośnięcie takiej krzywej w taki sposób, proszę Państwa? I wzór na rozkład Rayleigha Jonesa jest taki. Wzór jest taki. Mamy tutaj częstość do kwadratu, mamy stałą Boltzmana, mamy temperaturę, prędkość światła w mianowniku w potędze trzeciej. I cóż nam mówi ten wzór? Proszę Państwa, ni to jest ta częstość promieniowania emitowanego. Bo tak jak mówię, promieniowanie emitowane jest w pełnym zakresie częstości, w bardzo szerokim zakresie częstości, od zera do tam nadfioletu. Więc widać, że oczywiście logiczne jest, że z temperaturą ta gęstość promieniowania rośnie. Tutaj w tym wzorze na liniowo, więc wszystko fajnie rośnie, ale niepokojące jest to, że jest ta częstość w kwadracie, bo cóż to oznacza? Jeżeli teraz patrzymy sobie na tą oś poziomą, to im większą częstość bierzemy, pod czerwień widzialny nadfiolet, promieniowanie X, promieniowanie gamma, im wyższa częstość, to tym większa powinna być emisja, tak? Czyli ciało, nie wiem, ognisko powinno emitować w zakresie na przykład promieniowania twardego gamma w olbrzymi sposób i nas napromieniować. No to jest absolutnie niemożliwe i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i wszelkimi pomiarami, więc no budziło to najwyższe zdumienie i niepokój fizyków klasycznych, dlaczego klasyczna teoria tak przewiduje. Bo jak wtedy uważano, że ciała promieniują? W ciele są oscylatory, atomy czy cząsteczki, które drgają, to są drgające ładunki i drgające ładunki wytwarzają nam promieniowanie elektromagnetyczne, emitują, są emiterami promieniowania. Im większą temperaturę ma ciało, tym szybciej emitują, tym intensywniej te ładunki emitują, drgają, tym intensywniej te oscylatory drgają, mają wyższą energię i mogą, wydaje się w oczywisty sposób, promieniować w wyższym zakresie częstości i w sposób bardziej intensywny. Teoria była bardzo prosta. Zakładano, że te oscylatory, tak jak oscylator klasyczny, mogą sobie drgać dowolnie. Ta, powiedzmy, amplituda ich drgań może się dowolnie zmieniać. Energia emitowana dowolnie może się zmieniać. No i niestety wynik był właśnie taki. Wynikiem była katastrofa w nadfiolecie. Kilka lat fizycy głowili się nad tym, jak ten problem rozwiązać. I wreszcie, proszę Państwa, Max Planck w roku 1901 z najwyższą niechęcią zaproponował rozwiązanie. Otóż, troszkę tak jak Keplerowi, na początku bez specjalnego zrozumienia, tylko po prostu tak wyszło mu z tych obserwacji Tychona, że prawa Keplera mają taką, a nie inną postać, tak Planckowi wyszło drogą prób i rozumowania, że jest pewien sposób, żeby krzywe, które teoria zaproponuje, były takie same jak krzywe eksperymentalne. Jest pewien sposób. Trzeba wprowadzić kwantowanie energii. Czyli, że energia nie może być emitowana przez ciało doskonale czarne w dowolnym zakresie w dowolnym zakresie energii w sposób, nie może być w sposób ciągły, to znaczy wartości energii emitowane przez ciało doskonale czarne nie mogą być dowolne. Muszą być skwantowane. I wprowadził taki wzór, że energia emitowana to jest N razy H razy Ni. H to jest stała, nazwana na jego cześć stałą Plancka. Ni to jest częstość emitowanego promieniowania. A N to jest liczba całkowita, liczba naturalna. I u Plancka ten wzór wyglądał tak. Czyli, że powiedzmy ten jego oscylator mógł mieć energię równą 0. Teraz wiemy, że nie może mieć i teraz ten wzór wygląda troszeczkę inaczej. Jest po prostu tam N plus 1 druga w nawiasie, tak żeby gdy N równa się 0, to ta energia wynosiła 1 druga Hani. I zastanówmy się, co właściwie nam ten wzór, proszę Państwa, mówi. Bo ten wzór wygląda bardzo prosto, ale zrozumieć go nie jest tak łatwo i troszkę to czasu zabiera. I ja się postaram, żebyście Państwo ten wzór zrozumieli. A to jest z kolei wzór na gęstość promieniowania wynikający z tego kwantowania energii, to co Planck zaproponował. Ten wzór po części wygląda podobnie, ten człon, ale tu pojawia się taki intrygujący człon. H
mieszkanie. Ja specjalnie to tak rozbiłem. To ni się pojawia tu w kwadracie i tu, żeby było to lepiej wszystko widoczne. Pojawia się mianowicie taki czynnik w mianowniku eksponencjalny. E do potęgi h ni przez kbt i mi minus 1. Proszę Państwa, zwróćmy przede wszystkim uwagę, że jeżeli energia jest kwantowana w ten sposób, to dla oscylatora o danej częstości ni, o danej częstości, może być wiele poziomów energetycznych. Te poziomy będą wyglądały tak. H ni, 2 H ni, 3 H ni, 4 H ni, 5 H ni i tak dalej. Czyli odstęp między sąsiednimi dwoma poziomami to będzie zawsze H ni. Tak? I teraz widzimy, że ten odstęp zależy od częstości oscylatora, bo im ona będzie większa, tym ten odstęp będzie większy, prawda? Przy małej częstości drgania oscylatora odstęp energetyczny jest mały, czyli za bardzo nie obserwujemy tego kwantowania, bo nam się zlewają te poziomy energetyczne. To jest istotna sprawa, tak? Że to musimy pamiętać o tym, że właśnie te poziomy energetyczne dotyczą danej częstości drgań. Liczymy je, mamy oscylator, który drga z daną częstością i zastanawiamy się, jakie on ma poziomy kolejne kwantowe, tak? Więc proszę Państwa, okazało się, że jak Planck wprowadził właśnie tą zasadę kwantowania energii, to wszystko zaczęło się zgadzać. Dostał idealną zgodność z eksperymentem. Oczywiście pozostawało jeszcze wyznaczyć tą stałą Plancka, ją się udało wyznaczyć i ona ma taką wartość. Zwracam uwagę na bardzo małą wartość stałej Plancka, rząd wielkości 10 do potęgi minus 34. To nam pokazuje w pewien sposób od razu skalę mikroświata, prawda? Bo żeby tutaj dostać jakieś wartości energii spore, to musimy tą stałą Plankę pomnożyć przez bardzo dużą częstość, prawda? No właśnie. Proszę Państwa, ten czynnik eksponencjalny, proszę zwrócić uwagę, tu mamy częstość odłożoną, prawda? Więc dla małych częstości jest tak, że funkcje typu wielomianowego dominują nad eksponencjalnymi, czyli to ni kwadrat, a w dodatku jeszcze tu mamy ni, czyli to jest tak naprawdę ni do trzeciej. W tym pierwszym obszarze nam dominuje i mamy tutaj przebieg kwadratowy, ale później od pewnego momentu zaczyna dominować czynnik eksponencjalny. Jeżeli h ni jest bardzo duże, to nagle ten czynnik staje się ogromny, czyli mianownik jest ogromny, czyli nam to wyrażenie efektywnie kasuje. I wraz ze wzrostem częstości ni, czynnik eksponencjalny nam całkowicie niweluje tą krzywą do zera, tak jak należało oczekiwać. Zwróćmy, czym jest tak naprawdę ten czynnik h ni przez kbt? Kbt jest stała Boltzmana. Boltzmann wyprowadził takie wyrażenie jeszcze przed zupełnie mechaniką kwantową, że liczba cząstek, czy liczba układów na poziomie energetycznym wyższym w stosunku do liczby cząstek na poziomie niższym jest równa takiemu wyrażeniu. E do potęgi minus delta E przez kbt. I proszę zwrócić uwagę, jak te wyrażenia są podobne, prawda? To delta E to jest h ni tak naprawdę. Tak jak tu Państwu mówiłem, że jak się odejmie dwa poziomy podstawowy i wzbudzony, gdzie n równa się, powiedzmy, dwa, czy dwa jakiekolwiek sąsiadujące poziomy, n równa się 1 i n równa się 2, to dostaniemy h ni. Czyli to, co tu jest, to wynika jakby z rozkładu Boltzmana, prawda? A co mówi nam rozkład Boltzmana tak naprawdę? On porównuje dwa poziomy energetyczne z energią tak zwaną ruchów cieplnych, to kbt. Dla danej temperatury czynnik kbt oznacza energię ruchów cieplnych, czyli w danej temperaturze energia ruchów cieplnych z łatwością nam może wzbudzić poziomy energetyczne, które są odległe od siebie właśnie o odległość typu kbt. To jest takie kryterium. Jeżeli delta E jest zbliżone do kbt, to proszę Państwa, łatwo jest wzbudzić z poziomu podstawowego na poziom, powiedzmy, wzbudzony, pierwszy. Łatwo wzbudzić cząsteczkę poprzez ruchy cieplne. I ten czynnik się tutaj pojawia. Zobaczmy teraz na kolejnym slajdzie,
bardziej szczegółowo będzie łatwiej to zrozumieć. Na tym slajdzie, proszę Państwa, pokazuję Państwu tą krzywą dla temperatury 3300 stopni, tylko na osi rzędnych, na osi odciętych nie pokazuje, proszę Państwa, częstości, tylko pokazuje ten stosunek Hani podzielony przez KT. Pokazuje Państwu ten czynnik, który jest tu w mianowniku. I co się okazuje? Gdy Hani jest dużo mniejsza od KT, to ten czynnik jest dużo mniejszy od jedności. Czyli tu jest, powiedzmy, jedynka. Mamy ten zakres. I w tym zakresie stosuje się prawo klasyczne. W tym zakresie tego stosunku Hani przez KT mamy stosowalność wzoru klasycznego. Nie musimy uwzględniać kwantowania. W zakresie, gdzie dla małych częstości promieniowania, gdzie Hani jest dużo mniejsze od KT. Dlaczego tak się dzieje, proszę Państwa? Jeżeli Hani jest dużo mniejsze od KT, to znaczy, że energia ruchów cieplnych z łatwością wzbudza nam oscylatory na bardzo wysokie poziomy kwantowe. Hani jest dużo mniejsze od KT, jeszcze podkreślam. Czyli na przykład jest 10 razy mniejsze. Czyli energia ruchów cieplnych może nam wzbudzić 10 pierwszych poziomów wzbudzonych oscylatora. A na czym polega emisja promieniowania? Na przejściu z poziomów wzbudzonych na poziom podstawowy. Czyli na przejściu z poziomu wzbudzonego na poziom niższy wzbudzony i tak dalej, i na przejściu. Więc jak jest dużo poziomów wzbudzonych, to mamy super emisję. Więc tutaj nam na razie ta emisja rośnie, bo mamy dużo poziomów wzbudzonych, super. Ale w pewnym momencie, jak ten stosunek Hani do KT zaczyna być mały troszkę, tutaj widzimy, jak on jest około 2,5-3, tak? Jak on osiąga 3, to się okazuje, że ta energia ruchów cieplnych już jest za mała, żeby wzbudzić te poziomy. Że ciężko jest. Że tam się czasami udaje jakiś oscylator wzbudzić na poziom wzbudzony, ale jest ciężko. A jak się posuwamy dalej, to co się dzieje, to jest bardzo ciężko. Tu na przykład Hani jest 10 razy większe od KT. W zasadzie nie są w stanie ruchu cieplne przy danej temperaturze wzbudzić poziomu podstawowego na pierwszy wzbudzony. I co w związku z tym? Jak nie ma poziomu wzbudzonego, to nie ma emisji, bo nie ma jak. I stąd się bierze to, że dla wyższych stosunków Hani do KT emisja nam zanika. I jest to niezależne od temperatury. W każdej temperaturze takie zjawisko występuje, że ze wzrostem tego stosunku Hani do KT zanika nam emisja. Oczywiście im wyższa ta temperatura, tym wyższe Ni może też być tutaj, prawda? To dlatego w wyższej temperaturze to Ni, to nasze, ten pik się przesuwa w prawo, prawda? To jeszcze można prześledzić, proszę Państwa, rozpisując ten czynnik w mianowniku w szereg Taylora i rozpiszemy go sobie wtedy jako 1 plus Hani przez KBT plus Hani przez KBT do kwadratu przez 2 silnia plus do potęgi trzeciej przez 3 silnia i tak dalej. I dla wartości Hani dużo mniejszych od KT, KBT, wystarczy, że rozpatrujemy ten człon. Dlatego, że te one są bardzo małe, a po podniesieniu do kwadratu, czy do trzeciej potęgi, czy do większej są jeszcze mniejsze, można je zaniedbać. Jak to w sobie wstawimy do mianownika, to co, proszę zobaczyć, co się stanie. Jedynka i minus jedynka się zredukują. Hani zostanie w mianowniku, KBT przejdzie do licznika, Hani się zredukuje z Hani i wzór Plancka nam pięknie przechodzi we wzór klasyczny. Czyli tak jak mówiłem, dla niskich temperatur, niskich częstotliwości promieniowania, jakie rozpatrujemy, emisję niskich częstości, to mamy wzór klasyczny obowiązujący. I proszę Państwa, chciałbym po raz pierwszy powiedzieć tu o zasadzie równoważności. W przypadku emisji promieniowania w podczerwieni tego właśnie niskofalowego, kiedy Hani jest dużo mniejsze od KT, kiedy mamy małe częstości drgania oscylatora, odstępy poziomów energetycznych są bardzo małe, uzyskujemy wysokie stany wzbudzone kwantowe. Wiele stanów wzbudzonych. Układ nie jest w stanie podstawowym, tylko jest w którymś, wiele jego komponentów jest w wysokich stanach wzbudzonych. I wtedy jego zachowanie zbliża się do
zachowania klasycznego. Tak jest w układach kwantowych. Tam, gdzie mamy wysokie liczby kwantowe, wysokie stopnie wzbudzenia, zachowanie zaczyna przypominać stan klasyczny. Tam, gdzie mamy układ kwantowy w stanie podstawowym czy niskim zbudzonym, jego zachowanie jest kwantowe. I to za chwilę jeszcze prześledzimy. Proszę Państwa, w tym momencie chciałbym Państwu jeszcze pokazać program Maxima, ponieważ tutaj to jest właśnie program WX Maxima. Tutaj definiuję sobie stałą Plancka, stałą szybkość światła, stałą Boltzmana. Tu jest wzór na gęstość energii promieniowania. Po prostu trzeba wpisać w pewien specyficzny sposób, taki programistyczny, ten wzór, który przed chwilą Państwu widziałem. Tu jeszcze jednostki uwzględnić. Ja Państwu ten plik przekażę, także Państwo będziecie mogli sobie przeanalizować. I mamy komendę WX Plot 2D, która nam tworzy tutaj wykresy dla różnych temperatur. I ja tutaj chcę Państwu pokazać wykres dla innych temperatur. Tam przed chwilą pokazywałem dla mniejszych. Teraz startuję z temperatury 3300, potem mam 5500, 8000. I teraz mogę sobie tutaj, proszę Państwa, zmieniać. To jest fajne w programie Maxima, że zmieniamy coś, naciskamy Shift Enter i widzimy już nową krzywą, prawda? Na przykład mogę sobie, i proszę zwrócić uwagę, jak wzrasta, prawda, wartość tej emisji i jak pik przesuwa nam się w prawo. Teraz piszę na przykład 12 000, tak jak dla gwiazdy Rigel, i znowu przesunęło mi się tu już, proszę Państwa, wyraźnie dla Rigela mam przesunięcie maksimum emisji gdzieś tam już w pobliżu światła widzialnego. Także właśnie w Maksimie można sobie stworzyć takie wzory, wykresy i eksperymentować. To jest fajne, że można sobie zmieniać wiele parametrów tu i samemu przekonać się, jakie są te wartości liczbowe, jakie są te wykresy. Jakby to jest takie doświadczenie typu hands-on. I wracamy teraz do proszę Państwa, prezentacji. Porównanie makro i mikroświata. Na przykładzie oscylatora. Zastanówmy się nad tymi oscylatorami, bo właśnie co to znaczy oscylatory, proszę Państwa, tutaj drgające z częstością na przykład 400 terahertzów. Terahertz to jest 10 do 12 herca. To trochę dużo, prawda? Zobaczmy, jaka jest różnica między oscylatorem takim makroskopowym, a właśnie takim mikroskopowym. Zobaczmy sobie układ dwóch mas o masie M, takiej samej, połączonych sprężyną, znajdujących się w odległości równowagowej REQ. I nasz eksperyment będzie polegał na tym, że wychylimy o 10% rozciągniemy tę sprężynę, czyli zwiększymy R do 1,1 REQ. Energia takiego oscylatora klasycznie, bo my to teraz zrobimy na wzorach klasycznych. Zastosujemy wzory klasyczne, żeby sobie oszacować wartości też w mikroświecie. Energia sprężystości to jest 1 druga KR kwadrat, czy R minus RQ, prawda, do kwadratu. To jest zgodne z prawem Hooke'a. Taka jest energia sprężystości, energia rozciągania sprężyny. Z tego wzoru skorzystamy. I częstość drgań takiego oscylatora, którą sobie wyliczymy, jest takiego wzoru. Musimy znać stałą siłową oscylatora i masę. I po pierwsze układ makroskopowy, klasyczny bierzemy. Zakładamy, oj, przepraszam, zakładamy stałą siłową 15 N na metr, masę 0,1 kg, odległość 0,1 metra, takie, że dwie takie masy drgające. Rozciągamy na 10%, czyli jak mamy odległość 0,1 metra, 10 cm, to rozciągamy jeszcze o centymetr. Z 10 na 11 cm. I mierzymy, jaka jest różnica energii między tą równowagową odległością a tą o 1 cm większą. Więc tak, najpierw ze wzoru na NI, to też w Maksimie, w tym pliku są te wzory, są te przeliczenia, możecie Państwo sobie zobaczyć. Wyliczamy, podstawiając stałą siłową i masę, że częstość drgań takiego oscylatora to jest 2,76 Hz, czyli on drga troszkę więcej niż 2,5 raza na sekundę. Dość powoli, całkiem rozsądna wartość. Możemy sobie to z łatwością wyobrazić. Teraz, jaka jest energia po rozciągnięciu o ten dodatkowy centymetr? No więc jak sobie postawimy tutaj do wzoru wartości, z łatwością wyliczymy, że ta energia to jest 7,5 razy 10 do potęgi minus czwartej joula. Tutaj jest wykres tej energii wokół względem położenia równowagowego. Wykres energii oscylatora, jak go rozciągamy,
No i ten nasz tutaj poziom energetyczny przy rozciągnięciu o 10%. To jest ta czarna kreska. Jak widać, ta energia jest niewielka. On tu na tej skali właśnie widać, to jest skala w 10 do minus 4 dżula, czyli 7,5 to jest gdzieś tu. I to jest to nasze rozciągnięcie o 10%. Teraz zastanówmy się, proszę Państwa, a jaki jest kwant energii? Przy tej częstości oscylatora Planck powiedział, że kwant energii to jest n razy h razy ni, tak? Że energia oscylatora może mieć tylko takie wartości, n razy h razy ni. Wobec tego obliczmy sobie, ile to wynosi. Czyli to nasze delta E to jest h ni, prawda? Odległość między dwoma poziomami energetycznymi to jest h ni. Jeżeli stałą Plancka h pomnożę przez tą częstość ni, to uzyskam taką wartość. 1,8 razy 10 do minus 33 joula. Jak widać, proszę Państwa, ta wartość jest bardzo mała w porównaniu do tej wartości. Czyli w tym zakresie rozciągnięcia o 10% mieści mi się około 10 do potęgi 29 poziomów energetycznych. To jest w ogóle wartość niemożliwa do wyobrażenia sobie, tak? Ja znajduję się w takim stanie wzbudzonym, w stanie 10 do potęgi 29. No to nie jest stan nawet dziesiąty, setny czy milionowy, tylko no trudno to wyrazić, prawda? 10 do potęgi 29. Czy możemy zaobserwować kwantowanie w takim układzie? Obawiam się, że nie. Przy użyciu najczulszych przyrządów jest to absolutnie niemożliwe, żeby zaobserwować takie kwantowanie energii. Ten nasz poziom energetyczny sprawia wrażenie, że jest ten układ sprawia wrażenie, że jest układem o ciągłej energii, o energii zmieniającej się w sposób ciągły. Jak chcemy, rozciągniemy go o centymetr, o milimetr, o jedną setną milimetra, o metr, wszystko jedno. Nie ma problemu. Efektywnie mamy ciągłość w układzie makroskopowym. A teraz spójrzmy na układ drgających atomów wodoru, na cząsteczkę wodoru. Stała siłowa to jest 573 Nm. Ona, nawiasem mówiąc, nie odbiega bardzo od tej stałej siłowej układu makroskopowego. No jest trochę większa, ale nie dramatycznie. Jest tylko o rząd wielkości większa. Stała wynosi tyle, siłowa. Ale masa. Masa 1,6 razy 10 do minus 27 kg. Masa jest malutka oczywiście. No masa atomu wodoru jest bardzo mała. I po podstawieniu tego wzoru uzyskamy bardzo dużą częstość. Częstość drgań tego oscylatora to jest rzędu 10 do potęgi 14 Hz. Tak? Natomiast jak rozciągniemy to nasze wiązanie, to wiązanie jest bardzo krótkie, to jest 74 pikometry, czyli 74 razy 10 do minus 12 metra. Jak je rozciągniemy o 10%, to energia takiego układu z tego wzoru wyliczona to jest tylko 1,6 razy 10 do minus 20 joula. Bardzo mało, prawda? Bardzo mało, no, ze względu na tą małą odległość. Natomiast i zastanów się, jak ma się do tego kwant energii, h ni. Prawda? Przy tej częstości oscylatora, jaki jest odstęp energetyczny między dwoma poziomami? H razy ni, h razy ta wartość. I ten odstęp wynosi 8,7 razy 10 do minus 20. I porównanie tych dwóch wartości dużo nam mówi. Zobaczmy sobie, jak to wygląda na wykresie tego oscylatora. Wartość rozciągnięcia o 10% to jest ta najniższa kreska. Znowu ona jest tu gdzieś, nawet podobnie geometrycznie wygląda, prawda? Jest tu gdzieś nisko na tej paraboli. Ale o ile poziomy wszystkie skwantowane mieściły nam się tu, w tym zakresie, w olbrzymiej ilości, to tu jest inaczej. Tu te poziomy, pierwszy poziom jest tu. Oczywiście zakładając ten uproszczony wzór jeszcze starej mechaniki kwantowej, gdzie nie było tego czynnika plus jedna druga we wzorze na kwantowanie, czyli zakładamy, że pierwszy poziom oscylatora to jest 0, poziom podstawowy, ale pierwszy poziom dla n równego 1 jest tu. To jest nieistotne w tej chwili uwzględnienie tego jedna druga, bo chodzi nam o pokazanie tylko względnych odległości między poziomami. Te odległości w oscylatorze harmonicznym są takie same i, proszę Państwa, wynoszą 8,7 razy 10 do minus 20. Jaki jest wniosek? Odległości
Co z tego wynika, że odległości między poziomami oscylatora są dużo większe niż to nasze energia przy rozciągnięciu o 10%? No wynika z tego, że nie możemy sobie tej energii zmieniać ad libitum w sposób dowolny, właśnie o te 10% rozciągnąć, tylko musielibyśmy rozciągnąć dużo więcej. Tyle możemy rozciągnąć, żeby nam wskoczyło na pierwszy poziom. Tak jak mówię, to są oszacowania, proszę tutaj nie brać tego literalnie, ale o co chodzi właśnie? Nie mamy tej dowolności. Nagle się okazuje, że możemy tak rozciągnąć, jak nam pozwalają prawa mechaniki kwantowej. Musimy wskoczyć na pierwszy poziom energetyczny, ten zbudzony, albo na drugi. Czyli to rozciąganie jest skwantowane. Ta energia jest skwantowana. Zupełnie inne zachowanie, prawda? O ile tutaj to kwantowanie nie było możliwe do zaobserwowania w ogóle, to tutaj nie tylko jest możliwe do zaobserwowania, ale dramatycznie nam rzutuje na ten układ, na jego zachowanie. Nie możemy go już rozpatrywać w taki sposób klasyczny, dowolny, tylko musimy to kwantowanie bardzo silnie uwzględnić. I proszę Państwa, myślę, że na tym zakończę pierwszą część tego wykładu. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.